Gdzie jest ta stacyjka? Bo ja mam coraz mniejszą integralność szkieletu mego. W porządku, tutaj. Tylko się podładuję. I zrobię tamtemu typowi piekło. On unika takich walk. Sprytnie z jego strony. No chyba, że po prostu się zagubił. To on? Nie. Chyba nie. O! Super. Kolejeczka odjechała, musimy czekać. Tak. Z transportem publicznym, w którym jest zawsze określone, kiedy przyjeżdża i odjeżdża, jest tak, że zawsze będzie następny. Ale prawda jest też taka, że zawsze będzie poprzedni. I niektórzy właśnie się śpieszą. O, właśnie nam odjeżdża, no to biegnijmy. Dobra, ale po co się tak śpieszyć, jak chcesz tak biec na każdy poprzedni, no to... Czemu nie wyjść wcześniej chociażby? I biec od razu. No oczywiście zdarza się tak, że jesteś po prostu w pobliżu i możesz sobie przyspieszyć o parę minut przez ten krótki sprint. Oh, God damn it. I see you. I see everything. Bomba! A mówię to dlatego, że niektórzy po prostu mają tendencję do przesadzania. Okej. Coś złapało moją czaszkę. I już transport ukończony. O. Okej. Hello, robociku. Może nie przeszkadzajmy, bo on może coś dla nas dobrego reperuje. Ciekawe, po co mu takie dźwięki? Tutaj jest pole energetyczne, tutaj też. O, kolega tutaj też jest. Spróbuję zabić jednego za pomocą drugiego. Chodź tutaj. Niestety nie ma szans. Mam cię! Dobra. Nie ma co się bawić. Trzeba porzucać kolegami. Wow! Tok, 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 tok! Jest! Ha, ha, ha. Strzelaj sobie do woli. A nie mogę strzelać ja. Wspaniale. Zniszczony. Właśnie. Nie, to miało być w egzoszkielecie. Zobaczymy. A jednak. Amunicyjka. Mam amunicję. O! Kolejny ładunek. Ja użyłem chyba tylko jeden strzał, z tego co pamiętam. Więc cóż, na razie nie biorę. Ale za to mogę sobie poużywać, bo coś mi mówi, że ja będę musiał przejść przez te drzwi. No jasne. Właśnie ciebie potrzebowałem. Zamienić cię na flaki. Jak widać, Tommy mógłby pracować w masarni. I tyle? Trochę mało HP, ale... Ważne, że mamy railguna. Już, 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 już! O!
bomba. Komfortowo jak w metrze. Przestronnie. Ostrzeżenie, wyładowanie plazmy. Istoty organiczne muszą opuścić pomieszczenie. Tam jest chyba to wyładowanie plazmy. I co miałbym ze sobą zrobić? Tutaj jest platformka. Okej. W porządku. O, zostawił portal. Miło z jego strony. Dobra. Rozwal tych przeszkadzaczy i będę robił to, co mam robić. Czyli wejdę ze szkieletu. Tyle tylko... Nie, jeszcze jest jakiś jeden. Gdzie on był? Śmieszny dźwięk wydaje. Okej. Tu jest portal. Może być w jedną stronę? No nie, jest okej. Cóż, tu kolejna plazma. O? Okej. Tego się nie spodziewałem. Ups. Ups. Haha. Tak jest. Aha, okej. Wszystko jasne. A to co? A już myślałem, że przejście tam. Przez plazmę sobie bez problemu możemy przejść. No i przez to pole energetyczne zapewne też. Hello. Ups. W jedno z trzech oczu. Po jego prawej stronie. Wydaje się być ok. Czy to jest aktywowane, czy nie? Raczej nie, wyłączone. Dobra. Dobra. Wszystko na razie gra. O. Ups. Pół HP mi zdjął. Impressive. You are different. Fuck! Masz przeładowanie systemu. Professor, exactly what do these aliens want? Are we some sort of experiment for them? No. They say that we are some kind of food source for them. Food source? Are you serious? Very. It seems that our race was on this planet so that we can be harvested for food as they pass through our part of the galaxy. That's pretty frightening, don't you think? Absolutely.
Apparently, we aren't the only world that they've treated this way. The legends I've read... That would be why they only abduct some people rather than all of us? Exactly. They only take what they need as they pass through. When will they be back? Wow, no tak. Ups, popsułem wieżyczkę. Będą mnie za to bili? Mam nadzieję, że nie. Ale wystrój wnętrza. Co tam? Myślicielu? Szpułki oczne by mnie jeszcze złapały. Ups. Tu są te wybuchające elementy. Czy w taki sposób muszę się z tym rozprawić, bo tutaj nigdzie mnie nie chcą. W czymś takim to ja nawet nie chcę. Chyba tak. Zgadza się. Chodź tu. O! Ładunek robaków. O jest, jakie słodkie. Nie atakuj mnie. Mocny, to ty ogarze nie jesteś. A to to co? Nawiązanie do Half-Life'a? Czyżby? I co? Raczej nie będę się do tego fizycznie zbliżał. A możemy zajrzeć, co tutaj jest. Wskoczymy na tron. I ewentualnie możemy coś wywnioskować z tych wszystkich informacji, które tutaj się gromadzą. Także ja nie bardzo kojarzę, o co tu tutaj chodzi. To jest jakiś schemat. Wokół takiego słupa krążą takie płytki. I co? Nie mam pojęcia, za to wiem, że tutaj jest jeden dronek, który raczej nie polubi kwasu. Nie trafiłem, czy co? Jeszcze drugi jest. Moment. O. Proszę bardzo. Kolejeczka dla pana. Miałeś wymięknąć. O. Czyżby to o to chodziło? Na 100%! Jesteśmy na statku obcych, co możemy robić? Pomagać? Reparować? Nie, mamy psuć! Oho! Fuck! O! O! Złapałem duszę. Chyba pora się wrócić tam. Tak coś czuję. God damn. Can barely see. Ta. Ten co się schował będzie tu na 100%. No co?
Nie wyłaniasz się z tego czegoś? Super. Aha, tutaj mogę wejść. Bombowo, nie sądzicie? To ja się uzbroję w... W taki sposób to chyba... Który tryb to jest? Zwykły. Nasadzam. O, wyskakujcie. Ja wam dam. Bomba. To jest chyba najlepszy sposób, żeby z nimi walczyć. A kolejny. Masz w pyszczek. I can't see. How am I supposed to fight? Tak jak zawsze, strzelając do nich. Oh yes. Eksplozja tego na pewno by mi pomogła. To nie jest wieżyczka? Jest. Nawet definitywnie. Super. A! Co ja robię? Gdzie tutaj jest odwracacz? Tutaj. Ha! Zadziała? O! Zadziałało. To musi się odblokować. Wtedy mogę to zniszczyć. O. Dobra. Do tej broni mam bardzo mało amunicji. Pewnie za dwa strzały albo jeden. Więc trzeba do tego podchodzić dosyć ostrożnie. Aha. Wyssanie. No, może jeszcze użyję i dopiero wtedy. Alright. Looks like they fixed the power. Dawaj, 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 dawaj. A, skończyła mi się amunicja. Lepiej, żebyś nie dawał. Tyle? Chyba tak. Już. Rozkawałkowany. A jednak. No, tym razem na 100%. Co? Użyłbym. Ale mam chyba max. Dobra, otwieram sobie. To na ich wystarczy. To nie miało tak być. Ej, czemu się zamknęło? Geniusz. Uuu.
Oh. Dobra. Znowu będę się tu musiał wrócić. Zagramy. Za jeden? Przegrywasz. Za piętaka. Wygrywam. Dyszka niech będzie. Przegrywasz. Niech będzie dyszka. Przegrywasz. Pięć. Przegrywasz. Za cztery. Koniec gry. Nie. Dobra. Hops. Nice. Nie widziałem, ale okej. Alright. Bomba. Wiem, o co chodzi. Hops. Koniec gry. Co? Wygrana, wygrana? Przegrywasz. Los musi się odwrócić. O? Spadajcie! Mam was dość. Uch. Fuck! Brudną twarz. Tyle. O! Co jest? To jest mocne! Drzwi? Nie. Znowu? Niestrawność? Kolejne. Odwracanie, tak. Dziękuję. Teraz już nie będą żygały do dołu, tylko tutaj. I... Zły ruch! Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Okej, całe życie, prawie cała moc ducha. Wow. Okej, jest kwach. Wspaniale. I co? Stacja transferowa 5023. O! Ups, coś wam się psuje. Jakbym został na dłużej, to bym mógł coś pomóc, ale nie tym razem. Hello. Tutaj pewnie będzie snajpa potrzebna. A jednak nie. Ale niech też dostanie. Męczące. Jednak potrafię podkręcić poziom trudności.
Pewnie po prostu bazuje to na obrażeniach, które dostajemy. Upiory! Zabiję was wszystkich! No jednak nie. No co, odechciał się strzelać? Dobra, nikogo nie ma. Szkoda, że nie jest tak, że po wyłączeniu tego ducha ciało się tam pojawia. Czasami marnuje się czas po prostu chodząc z duchem, zamiast od razu idąc ciałem. Tyle. Pewnie tam coś ukrytego było, ale... Świetnie. Uwielbiam te kładeczki. What? Co to ma być? A tam co? Tak mu obrażenie zadawało? Nie mam pojęcia. Czyli to, co wtedy ja myślałem, że było kimś wielkim chodzącym, po prostu te asteroidy uderzające cały czas o ten statek. Ej, ej, ej! Co tak od razu? Źle do mnie nastawieni. Dobra, tędy. Zajmuję się tymi maluczkimi. O, ja to bo się zajmę od razu. Nie lubię takich jak ty. Ej, ej, ej. Z takich. Z wychodzenia. Dobra, ktoś jeszcze został? No pewnie. Co to za... Spoko, na 100% będziemy tu musieli iść. I to pewnie duchem musimy się tam wybrać. O, zawisł. Uch. Ale zaczął przyciągać. Dobra. Czy na duchy też działa grawitacja? Okej. Tylko co ja w takim razie muszę tu z tym zrobić? Bo... Samą osłonę zdejmować to trochę za mało. Dobra, o, coś tutaj jest. Świetnie. Mogę lecieć dalej. Podajcie, strzelajcie do mnie. Chodź tu. Wy też. Nie mam dla was cierpliwości. Stań się na halni. Może trzeba było się nimi zajmować, kiedy był dobry moment? Chyba tak.
O, w pełni jestem. Dobra, koniec z tym. Coś w niego uderzyło dużego, ale on się tym nie przejął. Dobra, gdzie to coś jest? Wejście poproszę. Coś do mnie już strzela i mnie uderza dosyć mocno. Ej, ja jestem po drugiej stronie! Tak! A to to co? Plazma! Dobra, znowu awaria? Nie, nie! Świetnie. Jeszcze żyję. W porządeczku. Gdzie teraz muszę się udać? Tutaj? Nie, stąd przyszedłem. Ani nie tu. Co robi ta plazma wydobywająca się z tej asteroidy? I tak samo tutaj. Halo, halo? Jest tu kto? Dobra, rozejrzyjmy się. Pewnie tutaj jakieś panele są. No pewnie. Coś muszę poprzekręcać. Tylko... Aha! Jasne. Tak. O, tak mam wejść? Nie. Tak, za to. Przy okazji wezmę sobie amunicję. Czyli stąd gdzieś... O! Stąd, gdzie ta plazma się wydobywa. I długa jazda na drugą stronę. Pewnie ktoś zaraz się zacznie pojawiać. Dźgnij go! Dźgnij go! Wow, wow, wow! O, okej. Jest i panel. What? Okej. Dobra. Tak jest chyba dobrze. No zobaczmy, jak one mnie uderzają. Tak, to moja moc duchowa maleje. Kto jeszcze? Wracam. Tylko tym razem muszę właśnie tym drugim. Jeszcze? Nie, to się zamyka i otwiera co chwilę. W porządku. Niech sobie strzelają do woli. Ja wyskakuję. O, wystrzelę tą swoją plazmę. I lecę. Sweet! Tak jest.
Aha. To jest chyba odporne. A nie. Tu wewnątrz można rozwalać. Świetnie. Ja nawet nie muszę się zastanawiać. Wiem, że muszę wszystko rozwalać, co tutaj jest. Okej, to samo eksploduje. Tak. A może nie? Tylko odsłoniło chyba rdzeń. W takim razie ładujemy w rdzeń ile tylko? W te pierścienie. O, ostatni. Tak. Ja tam mogę sobie zginąć teraz. Nie ma problemu. Tak będę żył. To tu co? A jednak coś mi dodało. Nie wiem jak to jest. Raz mi dodaje, raz nie? Jeszcze. Interesting. You are actually becoming troublesome. Good. Ja tutaj mogłem się osłonić przed tą śmiercią. Tak więc... O, nie ma tego złego. Lecimy przez ten tunel. I... Okej. Jest niebieski portal. Must be getting close. Dokładnie.